prawdopodobnie ściągają cały pierwszy ochotniczy korpus, czyli byłych Wagnerowców, grupę Redut i tak dalej, czyli tutaj ściągają te jednostki najemne i ochotnicze, więc tutaj będziemy się, spodziewam się tu zaraz dużych walk. I wraca z powrotem. I ten ruch w to i z powrotem powoduje, że Rosjanie nie wiedzą, rozpoznanie nie jest w stanie wiedzieć, czy to akurat jedzie rosyjska jednostka w kierunku granicy ukraińskiej, czy akurat ukraińska jednostka jedzie w kierunku Kurska. Bo lepiej walczyć z przeciwnikiem, który się nie okopie, który jest na ziemi, który manewruje, który jedzie, niż ten, który jest wkopany w ziemi i trzeba go tygodniami, miesiącami wykopywać z tej ziemi. Scenariuszy więcej niż nam się wydaje, a wszystko to muszą brać pod uwagę Rosjanie i to jest ich ból głowy i tego się powinniśmy trzymać. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Bitwa pod Kurskiem. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo wam i waszym rodzinom w godzinie próby. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll. Wygraj życie. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K jak KFD, literki mają swoje znaczenie. A partnerem strategicznym kanału Historia Realna jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Wszystkie szczegóły o rabacie dla widzów Historii Realnej w opisie pod tym filmem. I oczywiście zachęcam Państwa do odwiedzenia naszej księgarni internetowej historiarealna.pl, gdzie kupicie książki naszych gości, którzy występują w Historii Realnej, m.in. nowa książka Przemka Wójtowicza, naszego snajpera, Zanim naciśniesz spust, z autografem autora. Dzięki za wszystkie kciuki, lajki, to wielka pomoc dla kanału i zachęcam do dołączenia do grona patronów Historii Realnej na Patronite i YouTubie. A moim i Państwa gościem jest pułkownik Maciej Korowaj, były oficer służby wywiadu wojskowego. Czołem. Czołem, witam wszystkich. Bardzo Ci dziękuję. Radzę Państwu, że jesteśmy na ty, więc nie będziemy się panować sobie dzisiaj. Bardzo Ci dziękuję, że poświęciłeś czas niedzielny, a więc szczególnie cenny dla każdego z nas, żeby porozmawiać. No ale cóż, historia dzieje się na naszych oczach. Nie mamy wyboru. Akcja trwa. No tak, mamy dosyć ciekawy okres wojnie rosyjsko-ukraińskiej, no i to jest chyba moment trochę przełomowy, tak przynajmniej mi się wydaje. No właśnie, ja polecam Państwu profil twitterowy naszego dzisiejszego gościa, gdzie naprawdę są na bieżąco rewelacyjne analizy sytuacji taktycznej, operacyjnej, wszystko tam możecie znaleźć. Zaczynamy naszą rozmowę. Zanim przejdziemy do szczegółów tego, co się dzieje w ramach operacji Kurskiej, to zauważyłem, że internauci i eksperci spierali się, czy to jest rajd, czy to jest inwazja. A ty zaproponowałeś nowe określenie, uderzenie kaskadowe. Czy możesz wyjaśnić, dlaczego twoim zdaniem to jest uderzenie kaskadowe, to co robią Ukraińcy na terenie Federacji Rosyjskiej? W ogóle trzeba przejść do tego, że wojna troszeczkę zmieniła charakter ze względu na to, że ona zaczęła być dosyć przejrzysta dla jednej i drugiej strony. Gromadzenie jakichś dużych sił przy granicy automatycznie prowokuje reakcję drugiej strony, więc tak naprawdę Ukraińcy wykonali to uderzenie siłami dosyć niewielkimi, ale uzyskującymi bardzo duży efekt i następnie w ten efekt wkładano kolejne siły, kolejne zgrupowania albo rotowano je w taki czy inny sposób, natomiast Rosjanie musieli jak najszybciej wypełnić te włamanie swoimi rezerwami. I są przypuszczenia, że jest to jeden z efektów takich właśnie kaskadowych działań, czyli będzie na kolejne gdzieś uderzenie, w kolejnym miejscu, w kolejnym słabym punkcie, żeby Rosjanie znowu musieli na to reagować. Takie uderzenia, gdzie gromadzi się duże ilości siły i przeprowadza atak, jest dosyć trudno, ale lepiej przeprowadzić atak tam, gdzie przeciwnik będzie musiał zabrać swoje siły, żeby wypełnić te włamania, które były robione, czy włamanie, które było robione w innym miejscu i automatycznie pozwalając siłom już będącym w styczności przejść do działań
kontrofensywnych. I to jest taka kaskada. Wypełnia jedno zadanie, kiedy jedno zadanie zostanie wypełniane, uruchamiane jest następne. Rosjanie podobną taktykę stosują, czy strategię. Robili to od października zeszłego roku, kiedy to takimi różnymi uderzeniami, czy to w rejonie Kremiennej, czy to na worek sibierski, czy to pod Bachmutem tutaj na Jassy VR, czy to Marinka, czy to w rejonie Adijewki i dalej głębiej. To były uderzenia robione przez Rosjan też kaskadowo, tylko w wymiarze operacyjnym. One następowały, Ukraińcy musieli tam uzupełniać straty, wtedy następowało uderzenie w innym miejscu, z różnym skutkiem. Te pod Adijewką było najbardziej spektakularne, także te podczas wiary. Czyli to jest jakby można powiedzieć modus operandi prowadzenia tej wojny, zarówno przez jedną, jak i przez drugą stronę. Tak, widziałem właśnie ciekawe analizy, które też retweetowałeś, że uderzyli takimi siłami rozpoznawczymi Ukraińcy, no bo nie mogli się koncentrować, bo by ich od razu satelity Rosjanie zobaczyli i potem pompują w tą powiększający się worek kolejne jednostki. My rozmawiamy 11 sierpnia, drodzy Państwo, w niedzielę. Operacja trwa od wtorku. Czy możesz powiedzieć, jak wygląda obecnie sytuacja? Ja widziałem dwa newsy. Pierwszy, że już około 600-650 km2 Ukraińcy zajęli terytorium Federacji Rosyjskiej, idą do przodu i zajęli miejscowość Sudża, o którą toczyły się zacięte walki. Czy możesz to potwierdzić? Wiesz co, trudno potwierdzić, bo tutaj jest jedna bardzo taka duża zmiana, co też mówię o pewnym rodzaju przełomowym podejściu do prowadzenia operacji. Zwróć uwagę, Piotrze, ofensywa zaporosko-azowska w czerwcu zeszłego roku ukraińska, która zakończyła się dosyć nie spektakularną porażką, ale nie zakończyła się tymi celami, które sobie przyjęli Ukraińcy. Tam wszystko było troszeczkę wiadomo, w zasadzie mogliśmy wiedzieć po jednej, jak i po drugiej stronie, jakie jednostki biorą udział. Natomiast w tym przypadku jest bardzo gęsta wojna, nawet powiedzmy nienaturalna co do przejrzystości tej wojny. Ukraińcy zwodzili Rosjan, nie rotowali jednostek w rejonie Donbasu i Zaporoża, gdzie były walki, a nawet mówiono o tym, że Ukraińcy nie mają już rezerw, a tu się nagle okazało, że te rezerwy się znalazły na zupełnie innym kierunku. Z kolei Rosjanie tak samo nie informują, jakie posiłki są się ściągane. Trudno znaleźć informacje poza niewielkimi wzmiankami o jednostkach. Może to być spowodowane, że po prostu są wyrywane poszczególne bataliony gotowe do działań i tam wysyłane, żeby to po prostu szyć ten wyłom ukraiński, więc to też może być efektem tego, że Rosjanie nie mieli takich rezerw strategicznych, które mogłyby to uruchomić, albo mają jeszcze rezerwy niegotowe do działań, ponieważ w mojej tezie ja uważam, że Rosjanie szykowali się na jesienną ofensywę właśnie z tego kierunku, bo tu jest bardzo ważny element, ponieważ Rosjanie zaczęli częściowo z tego, co z kilku źródeł miało miejsce, można było pozyskać tę informację, że Rosjanie miejscami w rejonie właśnie tutaj obwodu kurskiego zdejmowali pola minowe własne, czyli przygotowywali jakby ten teren do uderzeń jesiennych. Może jednym z celów tej operacji ukraińskiej było uprzedzenie tego, wyjście poza swoją granicę, ponad granicę, żeby Rosjanie musieli zużywać te swoje jednostki, które były szykowane na jesień. Ja nie są jeszcze gotowe w pełni do prowadzenia tego typu operacji, żeby już musiały wejść do walki i na warunkach ukraińskich, bo pamiętajmy, że w walkach okopowych Rosjanie mają siłę, mogą przygotować artylerię, mogą rozwinąć łączność i logistykę i mają czas i siłę, żeby po prostu wykopywać Ukraińców z pozycji obronnych. Natomiast w walce manewrowej grup rajdowych, GDR-ów, to Ukraińcy mają przewagę ze względu na lepsze przygotowanie taktyczne. I tutaj to widać w tej operacji, gdzie te grupy naprawdę się zapuszczały dużo. W tych takich kontaktach bezpośrednich ogniowych, w potyczkach dość chaotycznych, zawsze
przeważnie Ukraińcy wychodzili zwycięsko. Więc tutaj chodziło zapewne Ukraińcom przerzucenie sposobu walki na swoją korzyść, szczególnie w tym wymiarze taktycznym, ale też tym operacyjnym, żeby ściągnąć tutaj wszystko, co Rosjanie mają, i zazwyczaj będzie to ściąganie jednostek, wyciąganie tych jednostek z innych kierunków operacyjnych, w zasadzie z linii frontu. No dobrze, ale słuchaj, bo ja widziałem też taką analizę, że oni zależało im bardzo na szybkości, więc te grupy rajdowe, jeżeli natrafiały na jakiś większy opór ze strony Rosjan, to tam sobie nie zadawały trudu, żeby go tłumić, tylko pędziły dalej, omijały. Czy jest taka możliwość, że oni poszli dalej, a zostawili sobie w Sudży jeszcze jakąś część miasta, którą trzymają Rosjanie? Tak, tutaj taktyka jest tak, jak opisałem zresztą w moim poście, zresztą bazując w zasadzie na opisach walk ze strony rosyjskiej, bo tylko na tym bazuję. Ukraińskich informacji nie podaję, jakie siły zostały zaangażowane, czy mimo że mogę wiedzieć trochę więcej, ale nie jest to moim celem publicystycznym, żeby tutaj wspierać informacyjnie stronę przeciwną. Natomiast jeżeli chodzi o Rosjanie, co zauważyli w tej operacji, to że właśnie to, co mówisz, Piotrze, Ukraińcy omijają ciężkie punkty oporu, które są zazwyczaj omijane przez ciężkie zgrupowania zmechanizowane. To nie one atakują te opory, te punkty oporów, tylko są one gdzieś głęboko, starają się walczyć z podchodzącymi kontratakami czy rezerwami rosyjskimi. Natomiast to zostaje do zniszczenia specjalistycznym jednostkom, które Rosjanie nazywają Rangersami. I to są jednostki piechoty szturmowej przy pomocy dronów i artylerii, po prostu szturmują te punkty. Zazwyczaj poprzez bardzo silne przygotowanie artyleryjskie, później w cudzysłowie dronowanie pozycji, a dopiero później wejście piechoty szturmowej. I sami Rosjanie informują, że bardzo często po takiej pozycji były tak mocno zdewastowane, że Ukraińcy wchodzili w zasadzie do pustych okopów, albo żołnierze rosyjscy się poddawali. Większość z 17 Batalionu Ochrony Granicy i 488 Pułku, który był jakby na pierwszej linii tutaj tego uderzenia, te jednostki rosyjskie, z tym, że te rosyjskie jednostki były w dużej części uzupełnione żołnierzami służby zasadniczej, czyli okresowej, jak to mówią Rosjanie, sroczniki, czyli żołnierze nie zawodowi, a nie kontraktowi. I to spowodowało bardzo duże straty, ale też poddawanie się tych punktów oporu, bo po prostu nie wytrzymywało tej presji ogniowej. No wiadomo, teren jest dosyć rozległy, jednostek ukraińskich też nie jest zbyt dużo, więc też nie wolno sobie tutaj narzucać to, że oni zaraz Ukraina podjedzie tymi wszystkimi swoimi jednostkami pod Kursk. Jeżeli będzie miała na tyle siły i jednostek, żeby to uzupełnić ten kierunek, to tak, ale same grupy te zmechanizowane, te rajdowe działają w ten sposób, że one jadą do jakiejś rubieży albo do jakiegoś celu, łapią kontakt ogniowy z przeciwnikiem, dochodzi do starcia ogniowego i wracają z powrotem swoje ugrupowania przez określone punkty mijania pomiędzy jednostkami, i w te miejsce wchodzi następna grupa ciężka, która też wykonuje takie zadanie i wraca z powrotem. I ten ruch w to i z powrotem powoduje, że Rosjanie nie wiedzą, rozpoznanie nie jest w stanie wiedzieć, czy to akurat jedzie rosyjska jednostka w kierunku granicy ukraińskiej, czy akurat ukraińska jednostka jedzie w kierunku Kurska. Ten cały ruch jest dosyć chaotyczny. Bardzo często dochodzi do friendly fire, czyli ognia pomiędzy rosyjskimi ugrupowaniami, bo Ukraińcy przed operacją w zasadzie zdmuchnęli całe rozpoznanie dronowe. Tam bardzo mocno jest używane w zasadzie na pierwszej linii frontu, na pierwszej linii styczności zagłuszenie radioelektroniczne. I to wszystko utrudnia. W luki pomiędzy te zagłuszenia, które sobie Ukraińcy tworzą, wpuszczają bardzo dużą ilość dronów uderzeniowych i starają się atakować kolumny rosyjskie, zanim jeszcze będą miały kontakt ogniowy z tymi grupami ciężkimi.
A do tego dochodzą jeszcze grupy dywersyjno-rozpoznawcze, które są jeszcze głębiej, działają jeszcze głębiej od tych grup ciężkich rajdowych i robią zasadzki ogniowe, czy naprowadzają ogień artylerii, czy himarsu. Więc tutaj Rosjanie są w bardzo ciężkiej sytuacji. Przynajmniej w tej pierwszej fazie konfliktu no byli w wielkim szoku i na jakiej głębokości, w jaki sposób, jak precyzyjnie to Ukraińcy robią. W tym momencie to trochę się ustabilizowało, bo mówimy o niedzieli, ze względu na to, że to jest trzecia, czwarta doba walki, a mniej więcej tyle na ten czynnik operacyjny. Później musi być tak zwana lekka pauza operacyjna po to, żeby zratować jednostki, uzupełnić straty i przejść do jakiejś innej fazy operacji. Pytanie, co będzie później? Czy Ukraińcy uderzą gdzieś na jednym kierunku, bo są też takie niepotwierdzone informacje, że uderzają też na kierunek białgorodzki tutaj od strony zachodnich granic tego obwodu, czy też może być to próba wciągnięcia tych rezerw rosyjskich do walki manewrowej właśnie na sprzyjającym dla Ukraińców terenie. Także tutaj co do celów operacji też jest bardzo ciekawa sprawa, bo ani Rosjanie, ani my nie wiemy, więc Rosjanie też nie mogą jakby sformatować sił do walki, żeby wiedzieć, jakie Ukraińcy mają, żeby przeciwdziałać ukraińskim celom operacyjnym. Wiesz co, to jest właśnie pasjonująca rzecz i Rosjanie, wydaje mi się, że mają właśnie taką niejasność strategiczną i szykują się na wszystkie możliwości, bo zostało właśnie wprowadzony odpowiednik ATO, czyli jest operacja antyterrorystyczna, którą Rosjanie prowadzą przeciwko Ukraińcom. Podobno, drodzy Państwo, sam szef FSB Bortnikow ma nią kierować i uwaga teraz, stan tej operacji antyterrorystycznej, stan wyjątkowy wprowadzono w trzech obwodach. Kurskim, gdzie toczą się walki, ale również w dwóch sąsiednich, białgorodzkim i briańskim, co sugeruje, że Rosjanie biorą pod uwagę dwie możliwości. Albo, że Ukraińcy będą szli dalej na Kursk i na elektrownię atomową, albo nagle skręcą nieoczekiwanie na Briańsk albo na Białgorod. No kurczę, ciężki orzech do zgryzienia dla Rosjan teraz. Jak to rozegrać? Gdzie stawiać blokady? Gdzie stawiać wojsko? Zwróć uwagę, jaki to jest obszar, jaki jest też trudny logistycznie do zabezpieczenia wojska obszar rosyjskiego, bo po drugiej stronie pewnie Ukraińcy, bo jest taka zasada, ten kto ma inicjatywę ma przewagę, bo mógł sobie się na to przygotować, logistykę mógł na to przygotować i wszystkie inne elementy. Rosjanie nie byli na to przygotowani, więc muszą tworzyć od nowa, jednocześnie walczyć w takich warunkach, Piotrze, o którym ci wcześniej wspominałem. No to jest bardzo skomplikowana sytuacja dla Federacji Rosyjskiej, ale nie jest to sytuacja nie do opanowania. Jestem bardzo ciekawy, jak Rosjanie na ten sposób zareagują, czy użyją tych rezerw. Na razie widzę, że ściągają piechotę morską z 810 pułku brygady piechoty morskiej czarnomorskiej, która de facto była prawie w blokach startowych do przeformowania w struktury dywizyjne, więc wycofana jako taka rezerwa operacyjno-strategiczna, można powiedzieć, ale została po prostu ściągnięta tutaj i tutaj pod służbą walczy. Ściągnięto cały pierwszy, prawdopodobnie ściągają cały pierwszy ochotniczy korpus, czyli byłych Wagnerowców, grupę Redut i tak dalej, czyli tutaj ściągają te jednostki najemne i ochotnicze, więc tutaj będziemy się, spodziewam się tu zaraz dużych walk. Są tam elementem pierwszej brygady właśnie z tego korpusu i trzeciej brygady, też o nich słyszałem. Były tam w tym międzyczasie właśnie, były tam w zasadzie można powiedzieć elementy dwóch pułków powietrzno-desantowych, ale w sumie to mógłby być pułk powietrzno-desantowy z wojsk z 98 albo lub 78, bodajże mogę się pomylić tu w liczbach, w cyfrach dywizji powietrzno-desantowych, ponieważ te pułki się rotowały, bo ten jeden pułk zawsze był tutaj przy granicy jako tak zwana straż pożarna i w zasadzie dzięki niemu w tych pierwszych dniach, w drugiej dobie tej operacji Rosjanie jako tak otrzymali te kierunki i spadochroniarze tutaj prowadzili te działania opóźniające, chociaż z dużymi stratami, tam było widać kilka pojazdów przejętych przez Ukraińców właśnie wojsk powietrzno-desantowych. Ale dzięki tutaj temu pułku powietrzno-desantowemu i
prawdopodobnie wysuniętego stanowiska dowodzenia jednej z właśnie z tych dywizji powietrzno-desantowych, Rosjanie mieli, odtworzyli częściowo system kompleks ogniowo-rozpoznawczy, który pozwolił miejscami uderzać i lotnictwu, i artylerii, zarządzać całym procesem rażenia ogniowego Ukraińców. To przyniosło między innymi jakieś tam skutki i straty dla Ukraińców, ale nie powstrzymało całej jakby operacji. No, ale dzięki właśnie działaniom spadochroniarzy w tych pierwszych dobach tej operacji, czy drugiej w zasadzie, drugiej dobie operacji, jakoś to po stronie po stronie rosyjskiej wyglądało dobrze. Teraz wchodzą kolejne siły, kolejne elementy, szczególnie tutaj na prawym skrzydle ukraińskiego tutaj uderzenia. To się troszeczkę stabilizuje, ale jesteśmy już tutaj, jak mówiłeś Piotrze, w trzeciej dobie, czwartej, czyli to jest obszar, czas, kiedy uderzenie zazwyczaj ma ten mały czas takiego pauzy operacyjnej, żeby móc zrotować jednostki i przejść do kolejnych etap działań, jeśli mówię o stronie ukraińskiej. Tak, ja wiesz, o szybkości też tych natarć pokazują te mapy, które były przygotowywane czy przez ISW, czy przez internautów, które pokazywały, że takie czułki jakby są z tych zgrupowań ukraińskich, a przy zbliżeniu okazuje się, że po prostu to są te drogi, bo tam są 3-4 drogi, którymi oni zasuwają. Natomiast wiesz co, chcę ci powiedzieć jedną rzecz, że odchodząc na chwilę od kwestii stricte militarnych, to cała ta operacja ma trochę taki surrealistyczny posmak. Bo tak, nie wiem czy widziałeś, żołnierze ukraińscy wchodzą do urzędów rosyjskich, zrywają flagi, czołgi ukraińskie sobie hasają po ulicach w Rosji, a Rosjanie robią zdjęcia i filmiki kręcą z komórek. Dzisiaj robił na internecie rozmowa na Skype'ie między jakąś babuszką a jakimś facetem, który z Kurska nadaje, czy z okolicy, mówi: babuszka, a ty wiesz, że u nas ukraińskie wojsko? Ona: wiedziałam z góry, że to się tak skończy. Jest w tym jakiś rodzaj takiego też psychologicznego aspektu dla Rosjan, nie? Oni się wydawało im, że oni mają inicjatywę, oni okupują Ukrainę, a tu proszę bardzo, psikus, nie? A tutaj odpowiadając ci, to bardziej się będę skłaniał do twoich, Piotrze, doświadczeń jako dziennikarza i historyka. Czy kiedykolwiek, powiedz, od jak dawna teren w Rosji czy Federacji Rosyjskiej nie było okupowane? No to jest bez precedensu sytuacja, także ta operacja ma nie tylko wymiar czysto militarny, czy jakby pokazania pewnych tych aspektów militarnych, taktyki, operacji, która się ewoluuje w tej samym konflikcie. Ukraińcy nauczyli się od tej ostatniej swojej ofensywy zaporowskiej, jak przygotować tego typu operacje, że to i widać, że można to zrobić, prawda? Natomiast tutaj skupmy się to, co mówiłeś, o tym aspekcie społecznym, politycznym, ale też pewnego przekroczenia czerwonych linii postawionych, bo czym Ukraińcy atakują? W zasadzie to jest sprzęt natowski. Nie ma tam sprzętu, no jest ten sprzęt posowiecki, ukraiński, ale w większości są to elementy uzbrojenia, czy w ogóle cały system uzbrojenia natowskiego, więc sprzęt natowski, w cudzysłowie, jak to myślą zwykli Rosjanie, NATO najeżdża Rosję i ją okupuje, więc dla Putina to jest bardzo duży problem wizerunkowy. Maciej, przepraszam, dlatego to nawet się na... że ci wejdę w słowa, ale jest gorzej niż mówi, że NATO, ponieważ Niemcy, bo tu jest jeszcze ciekawa rzecz, pytasz o historyczne doświadczenia, no oczywiście ostatni raz okupowana była sowiecka, wtedy Republika Rosyjska, przez Niemców podczas II wojny światowej, no i teraz są zdjęcia leopardów, takie memy, niemieckie czołgi znowu pod Charkowem, przecież Miedwiediew dostał szału po prostu, ta analogia dla Rosjan to po prostu jest, wiesz, przepala im styki i Miedwiediew powiedział, że zemsta będzie straszna i rosyjskie czołgi za karę pojadą do Berlina znowu. No tak, no wiesz, no to jest, to tylko pokazuje poziom szoku takiego społecznego, dlatego to też nawet te miejsce, ta operacja, jak tu wspominałeś, Piotrze, nie nazywa się operacja wojenna czy wojna. Zwróć uwagę, że nawet Putin nie chce nazwać tego, że to jest wojna z Ukrainą, że to Ukraina, tylko o jakąś operację antyterrorystyczną, że coś terroryści najechali
część Federacji Rosyjskiej, a nie wcale to jest inne państwo kupuje inne państwo, bo to facto formalnie tak to wygląda. Ukraina okupuje część Federacji Rosyjskiej z formalnego, praktycznego punktu widzenia. Ale jest jeszcze inny, Piotrze, aspekt i to też mam nadzieję, też swoje tutaj zdanie powiesz. Zwróć uwagę, że jak zachował się Zachód, że Zachód w ogóle ani tego nie potępił, ani stwierdzono, że Ukraina ma prawo bronić się w taki sposób, jaki uzna za stosowne, żeby przeciwdziałać agresji Federacji Rosyjskiej na swoim terenie. I to też jest jakiś szok dla Federacji Rosyjskiej, szczególnie dla Kremla, że Zachód po prostu tego nie potępił, ani nawet nie zareagował. Była taka sytuacja, przynajmniej część reporterów rosyjskich o tym pisze, że nawet minister obrony Federacji Rosyjskiej próbował dzwonić do Pentagonu, do szefa Pentagonu i trzykrotnie został odrzucony telefon. Po prostu szef Pentagonu nie miał czasu na rozmowę, więc to też świadczy o tym, jak to wygląda. Więc tutaj jest bardzo ciekawe. Nie wiem, co o tym myślisz z takiego twojego punktu widzenia. No wiesz, no ja myślę to co ty, no jest to po prostu jakiś przełom, no bo Amerykanie do tej pory tak kręcili nosem na te wszystkie pomysły atakowania na terytorium Rosji i zwróć uwagę, że jak Ukraińcy rozbili tą kolumnę, która szła pod Rylskiem czy gdzieś na odsiecz z piechotą w ciężarówkach, no to uderzyli HIMARS-em. Czyli użyli amerykańskiej broni i to w dodatku kasetowe, jakieś kulki wolframowe na rosyjską piechotę na terytorium Federacji Rosyjskiej. To jest też przełom. A z soboty na niedzielę HIMARS uderzyły na Kursk. Nie wiem, czy to jest potwierdzone, czy nie, ale obrona przeciwlotnicza rosyjska tam mocno pracowała i kilka pocisków zostało zastrzelonych. Niestety odłamki upadły na tereny cywilne i tam trochę jest ofiar cywilnych wśród Rosjan, ale ta wojna zaczyna dotykać tych Rosjan coraz bardziej, przynajmniej w tych obszarach białgorodzkim i kurskim, więc no to jest, moim zdaniem to jest przełom w tej wojnie, więc bardzo, bardzo uważnie się temu przyglądam. No dobrze, pytanie teraz o gospodarkę, bo jest też, drodzy Państwo, ten teren, który został zaatakowany, jest bardzo wrażliwy ze względów też na strategiczne surowce. Po pierwsze, Ukraińcy ogłosili triumfalnie dzisiaj, że w Sudży zajęli coś, co nazywa się ostatnia stacja przesyłowa ostatniego działającego gazociągu należącego do Gazpromu. I są już zdjęcia ukraińskich żołnierzy na tle tam tabliczek Gazprom. To jest pierwsza sprawa. No a druga, oczywiście, ukraińskie czołówki idą prosto na elektrownię jądrową, kurską elektrownię jądrową. Już Rosja w panice skontaktowała się z MAEA, czyli Międzynarodową Agencją Energii Atomowej, złożyła protest w tej sprawie. Czy to jest przypadkowe, czy Ukraińcy twoim zdaniem specjalnie wybrali ten kierunek, żeby właśnie też tutaj w tę infrastrukturę rosyjską uderzyć? Zgodzę się z tobą, Piotrze, że infrastrukturę, ale niekoniecznie tą, o której tutaj wymieniłeś, bo tutaj są inne elementy bardzo ważne. Przede wszystkim droga kolejowa, przez którą idzie całe zaopatrzenie, taki ruch rokadowy. Dla nieznających słownictwo wojskowe, ruch rokadowy to jest ruch wzdłuż linii frontu, wzdłuż granicy. I służa i ta kolej jest bardzo ważna do wszelkiego rodzaju operacji prowadzonych tutaj na kierunku Sumy, na kierunku tutaj Charkowa. I pozbawienie jeden z bardzo ważnego węzła, jakim jest służa, ruchu po tej drodze, bardzo komplikuje wszelkie rodzaju operacje zaczepne Federacji Rosyjskiej, więc to jest jeden z moich wniosków, dlaczego akurat w tym miejscu, żeby po prostu wyprzedzić pewne działania, które mogły mieć miejsce ze strony Federacji Rosyjskiej jesienią tego roku. Z drugiej strony jest inna bardzo ważna linia, linia energetyczna i ta linia energetyczna właśnie z tej elektrowni atomowej, bo sama elektrownia no, jest dosyć skomplikowanym obiektem do zajęcia i w ogóle utrzymania, powoduje różne komplikacje
polityczne. Natomiast cała infrastruktura wokół elektrowni, szczególnie linii przesyłowe, która też idzie właśnie w tym rejonie i też jest pod kontrolą lub ostrzałem ukraińskim, powoduje wyłączenie w zasadzie prądu z całego tutaj południa przy granicy z Ukrainą, jeżeli chodzi o stronę rosyjską, czyli Białgorod, ale też jest bardzo ważna do zasilania linii energetycznych kolejowych, które tutaj na południu zaopatrują wojska rosyjskie w amunicję i w cały ten szpej, który jest potrzebny do prowadzenia operacji za Zaczapnie. Więc tutaj tym jednym uderzeniem Ukraińcy sobie załatwiają wiele spraw, od tych militarnych, poprzez te geopolityczne czy polityczne, społeczne, gospodarcze, o których tutaj, Piotrze, wspominałeś, chociaż niekoniecznie w tym wymiarze, bo to bardziej, mi się wydaje, w kwestii informacyjnej można wykorzystywać, ale po takim praktycznym wykorzystaniu tej infrastruktury, o której tutaj wspominałeś, to najlepsze są właśnie te kwestie związane z transportem kolejowym i tą energetyką, która jest związana właśnie z funkcjonowaniem tej elektrowni atomowej. Tak, tak, bez wątpienia jest to duże uderzenie w logistykę rosyjską po prostu, bo tamtędy idą te linie kolejowe, którymi oni przerzucają wojska i teraz jest klops. Natomiast ciekawa jest historia taka, że na początku, przez pierwsze kilkadziesiąt godzin operacji, Ukraińcy nabrali wody w usta. Nie potwierdzali, nie zaprzeczali, że to oni, no ale już prezydent Zełenski oficjalnie potwierdził, że to jest ukraińska operacja. Powiedział, że codziennie dostaje, co kilka godzin raporty na ten temat i powiedział tak: zepchnęliśmy wojnę na teren agresora i celem operacji jest wywarcie presji na agresora. To jest dokładny cytat. Pogratulował oczywiście żołnierzom i tak dalej, i tak dalej. Natomiast o co chodzi z tą wywarciem presji na agresora? Bo dużo się mówi i też analitycy i rosyjscy i zachodni mówią o tym, że Ukraińcy chcą zająć ile się da, okopać się, a potem mieć mocną kartę przetargową w rozmowach pokojowych, rozejmowych z Rosją. Na tej zasadzie: chcecie ten kawałek swojego tam obwodu kurskiego, to oddajcie nam, nie wiem, strzelam, kawałek Zaporoża albo Donbasu. Czy to jest dobry trop? Bardzo dobry trop, ale też wszystko musimy jakby okrasić kwestiami tymi militarnymi, trochę bliższymi mnie. Jak już mówiłem, Ukraińcy lepiej się czują w tych walkach manewrowych, a tamten teren w zasadzie jest idealny pod tego typu operacje. Rosjanie nie mają tam głębokich linii oporu, nie mają tam okopów. Te okopy, które były, te linie oporu, które tam były zrobione, zostały przez Ukraińców zajęte w pierwszej dobie walki, więc walki w tej chwili są prowadzone albo w takich doraźnych punktach oporu budowanych na dobrych obszarach terenowych lub o miejscowości opartej. W zasadzie dlatego tam słyszymy o jakichś walkach w tej miejscowości. Albo między tymi miejscowościami hasają sobie te zgrupowania zmechanizowane bliżej i dalej te grupy lekkie, specjalne, które penetrują rosyjskie ugrupowania już na głębokim, nawet można powiedzieć, że podchodzą pod elektrownię atomową, ale to mówię, to są grupy dywersyjno-rozpoznawcze, lekkie, one przede wszystkim mają wskazywać cele, rzadziej atakować, chyba że mają szansę dużego sukcesu. Co tyczy tego przygotowania terenu do obrony, jeśli Ukraińcy będą mieli dosyć sporo terenu, żeby się tam okopać, okopią się i żeby ich stamtąd przegnać, to Rosjanie będą musieli użyć o wiele więcej siły niż te siły, które są zaangażowane teraz do powstrzymywania Ukraińców. Co innego powstrzymywać, a co innego prowadzić operacje zaczepne. Takim wyznacznikiem, Piotrze, tej operacji będzie to, co się będzie działo na pozostałych kierunkach operacyjnych, czyli na tych terenach obecnie okupowanych przez Federację Rosyjską. Jak ta operacja będzie prowadzona z Rosją, czy ona zostanie zastopowana, czy te operacje rosyjskie będą miały coraz więcej problemów z tą dynamiką, która była wcześniej. Jeżeli tak, to znaczy, że to uderzenie w kierunku Kurska zaburzyło nie tylko system logistyczny, ale też cały system rezerw, który był przygotowywany do prowadzenia operacji przez Federację Rosyjską właśnie na tych pozostałych kierunkach.
Więc jakby można powiedzieć, że Ukraina przejęła inicjatywę, jednocześnie stopując postępy rosyjskie właśnie w tych kierunkach. To będzie wyznacznikiem moim zdaniem takiego pełnego sukcesu tej ukraińskiej w cudzysłowie wycieczki na Kursk. No właśnie, wycieczka to w cudzysłowie, bo tutaj jedna z gazet napisała, że jest to absolutnie największe wyzwanie, drodzy Państwo, dla Putina od czasów buntu Prigożyna i słynnego rajdu czołgów z czerwonymi znakami identyfikacyjnymi na Moskwę. Ale teraz bardzo ciekawa rzecz, bo jeden ze specjalistów cytowanych, rosyjskich zresztą, że było ciekawie, niejaki Makarow, powiedział, że rok, uwaga drodzy Państwo, to nie żart, że może nawet rok zająć rosyjskim siłom odbicie tych terenów, które Ukraińcy zdobyli w tym szybkim rajdzie przez 3-4 dni i według jednej z analiz będzie do tego potrzeba 200 tysięcy żołnierzy. Nawet jeżeli jest w tej analizie lekka przesada, no to zobacz, jak osłabione zostaną siły rosyjskie, które nacierają na Ukrainę na rozmaitych kierunkach. To po prostu odciąży na wiele miesięcy front. No, co najmniej 1/3 sił będzie musiała być zabrana z pozostałych kierunków, żeby odbić ten kierunek. Według tego, co tutaj powiedział cytowany przez ciebie rosyjski komentator, albo tak, to komentator rosyjski. W każdym bądź razie, no, zawsze jak atakujesz, musisz mieć więcej sił, szczególnie na kopornego przeciwnika i gotowego do tego, bo Ukraińcy już byli bardzo dobrze przygotowani. Sprzęt, który został uszkodzony, był szybko ewakuowany na tyły, czyli były jednostki rozpoznania technicznego ukraińskiego przygotowane do tego, że będą straty i trzeba to wszystko ewakuować, żeby tego nie zostawiać w miarę przeciwnikowi. Weszły jednostki inżynieryjne, które automatycznie po zajęciu pozycji zaczynają okopywać i odwracać te zdobyte rosyjskie pozycje, bo też to się mówi, odwracanie pozycji, żeby przygotować się do obrony. I tam już są budowane 2, 3, 4 linie obrony, nie licząc tych, które są po stronie oczywiście już ukraińskiej granicy. Więc żeby wchodzić w tego typu przygotowany teren, to tak samo jak Ukraińcy próbowali wchodzić w taki teren przygotowany na Zaporożu, to kosztuje dużo siły i dużo strat. Rosjanie są przerażeni tym, że będą musieli właśnie w ten sposób odbijać kawałki swojego terytorium. Jak one będą duże, no czas pokaże. Jesteśmy dopiero w trzeciej, czwartej dobie operacji. Mówię, tutaj tych rzeczy, którym Ukraińcom udało się tym uderzeniem załatwić, wymieniliśmy tutaj co najmniej ponad 10. Zgodzisz się ze mną, Piotrze, że to pokazuje jednak, że Ukraina nie poddaje się i nie podda się łatwo i będzie miała argumenty, nawet jeśli dojdzie do jakichkolwiek negocjacji pokojowych, bo to też może być kwestia przyszłych negocjacji pokojowych, że też mamy część waszego terytorium i będziemy mocno się o nie targować. Słuchaj, mam dla ciebie jeszcze 11 korzyść, oprócz tych 10, które wymieniliśmy. Mignęła mi wiadomość, jak się przygotowywałem. Ja nie wiem, czy 10 akurat, jak sobie strzeliłem. Nie, no, że ja też żartuję. No ale ta 11 jest taka, że przygotowując się do naszej rozmowy, zauważyłem informację taką, że przez ostatnie 24 czy 48 godzin 50%, drodzy Państwo, 50% kierowanych bomb zrzucanych przez rosyjskie lotnictwo jest zrzucanych właśnie na własne terytorium de facto, czyli na ten teren obwodu kurskiego i sąsiedniego ukraińskiego sumskiego. To też pokazuje, no skoro te bomby lecą tam, no to nie lecą w inne miejsca, gdzie mogłyby polecieć, czyli na froncie czy na ukraińskie miasta. Dokładnie, i na tych obszarach, gdzie są prowadzone te operacje zaczepne przez Armię Federacji Rosyjskiej, czyli tutaj te kierunki wyprowadzane z okupowanego terytorium przez Rosję ukraińskiego. Tak, no to jest 50% mniej, no to jak masz 50% mniej, to 50% mniej masz szans na osiągnięcie sukces. Jak masz 50% mniej szans na osiągnięcie sukces, no to nie osiągasz tych sukcesów i nie posuwasz się dalej. Może to właśnie 50% jest tym czymś, co daje przewagę Rosjanom nad Ukraińcami na tych innych kierunkach, a tutaj dzieje się coś takiego, że Rosjanie atakując nawet lotnictwem czy śmigłowcami, to dochodzi do tego, że tam tracą też samoloty. Ukraińcy szykując się do tej operacji przecież wykonali dużo precyzyjnych uderzeń na lotniska, ale nie głównie atakując samoloty czy pasy startowe, które dość łatwo
można albo przerzucić, albo je odbudować, ale składy amunicji były bardzo mocno niszczone, te bombowiska, które były przygotowywane przy lotniskach, i to też jakby osłabiło pewne moce uderzeniowe lotnictwa Federacji Rosyjskiej. Można powiedzieć, że lotnictwo Federacji Rosyjskiej zastopowało w tamtym roku ofensywę, czy też uderzenie tutaj z czerwca zeszłego roku w kierunku Morza Azowskiego. Tam przecież lotnictwo, śmigłowce odegrały bardzo dużą rolę. Natomiast tutaj te śmigłowce też próbowały powstrzymywać Ukraińców i paraliżowały troszkę ruch tych ciężkich zgrupowań rajdowych. No ale też śmigłowce zaczęły tam spadać, samoloty też zaczynają tam spadać, więc te systemy ukraińskie przeciwlotnicze też były przygotowane na taką ewentualność lepiej niż w zeszłym roku. Tak jest. Wiadomość z ostatniej chwili, KA-52, taki potężny śmigłowiec został zestrzelony. Ja już naliczyłem, że to trzeci w trakcie tych kilku, potwierdzony w trakcie tych kilku dni operacji. No dobrze, a teraz bo trochę tak optymistycznie mówiliśmy o tym, co się dzieje, a teraz dwa pytania, które będą trochę wsadzeniem dwóch łyżek dziegciu do tej beczki miodu. Pierwsze to czynnik B. Jest jeszcze trzeci gracz w regionie, czyli Białoruś. Białoruś dzisiaj się zaktywizowała. Łukaszenko powiedział, że podczas operacji ukraińskie drony przeleciały i wleciały na terytorium, bojowe drony Białorusi, co uznane zostało za prowokację. Łukaszenko grozi palcem Ukraińcom, potępia całą operację na odcinku kurskim i uwaga, drodzy Państwo, wydał rozkaz, żeby białoruskie czołgi szły w stronę granicy z Ukrainą. I pytanie do Ciebie, czy to jest blef? Kolejny blef Łukaszenki, który ma związać jakieś tam siły ukraińskie, żeby tam czuwały na granicy, czy na przykład na tej szachownicy strategicznej postanowił uruchomić białoruską figurę Putin i Białoruś może wejść do wojny? No, Białoruś mogłaby wejść do wojny w dwóch przypadkach. Pierwszym przypadkiem, że została fizycznie zaatakowana, natomiast zestrzelenie dronów, które leciały na teren Federacji Rosyjskiej przez białoruski system obrony przeciwlotniczej, to jeszcze nie jest aż taki mocny. Oczywiście może być to jakiś casus belli, ale nie jest takim fizycznym atakowaniem. Natomiast użycie armii białoruskiej miałoby tylko wyłącznie sens, gdyby ona została zmobilizowana, czyli gdyby Łukaszenka określił mobilizację, bo tymi siłami, które dysponuje armia białoruska, to jest niecałe 40 parę tysięcy wojska w siłach lądowych, nie jest w stanie zagrozić, ani przebić się, ani cokolwiek zrobić tutaj nas na kierunku całej granicy ukraińsko-białoruskiej. Z kolei Ukraińcy mają więcej argumentów, które mogłyby skrzywdzić Białoruś. Mówimy o kwestiach związanych z Legionem Białoruskim, tutaj Kalinowskiego, który może być użyty jako grupy rajdowej, partyzantka, z którym Białorusini musieliby walczyć, a to są żołnierze, którzy potrafią walczyć, a Białorusini nie uczestniczyli w tej wojnie jeszcze, są świeżi i nie ma, i tam są też dużo żołnierzy służby zasadniczej, więc Łukaszenka też nie chce doprowadzić do tego, żeby dochodziło do starć granicznych, bo obiecał swojemu społeczeństwu, że nie wprowadzi Białoruś do wojny, jeśli nie Białoruś fizycznie zostanie zaatakowana, ale jeżeli on zaatakuje, to nie sądzę, żeby Ukraińcy nie mieli planu zbombardowania rafinerii w Mozyrzu czy w innych obszarach. To byłoby klęska gospodarcza dla Białorusi, bo to jest w zasadzie jedyna taka rafineria, która pracuje na rzecz Białorusi i Rosji też, zaopatrując paliwo. Ona jest dosyć blisko od granicy ukraińskiej. No tutaj, no nie wiem, no moim zdaniem Łukaszenka więcej ryzykuje atakując niż zyska, natomiast zgadzam się z tobą, Piotrze, że jest to blef, ale nie w stosunku do Ukraińców, tylko w stosunku do Putina, a raczej alibi, że on też coś robi w ten sposób, i te wszystkie jego ruchy świadczą o tym, że
no są medialnie podbite, ale tak naprawdę z punktu militarnego trudne do wykonania, bez pełnej mobilizacji państwa białoruskiego, mobilizacji sił, uzupełnienia jednostek po to, żeby wykonały zadania zgodnie ze tym swoim przeznaczeniem, tylko pytanie gdzie, na jakich kierunkach i jakim kosztem, bo przecież te tereny przez Ukraińców od 2 lat były nic innego, tylko przygotowywane na znowu ewentualne uderzenie, jeśli trzeba by było się bronić na kierunku kijowskim czy na kierunku Czernichowa. No więc to nie jest takie łatwe zadanie. No dobrze, bo trochę muszę powiedzieć, Łukaszenko napędził stracha chyba mniej Ukraińcom, a bardziej niektórym polskim internautom, którzy już widzieli tutaj zagony pancerne, baćki wdzierające się na teren Ukrainy i eskalacja konfliktu. Dobrze, że uspokoiłeś tutaj widzów historii realnej. A teraz drugie pytanie. Otóż widziałem, że jedna z gazet, chyba New York Times, napisała, że przy całej brawurowości tej operacji, przy całej pewnej takim błysku operacyjnym, który widzimy, jest to największe ryzyko, jakie, uwaga, to jest cytat, podjął Zełenski w trakcie tej wojny. Dlaczego? Dlatego, że w akcji bierze udział 10-15 tysięcy żołnierzy ukraińskich, którzy są na nieprzyjacielskim terytorium. Wystarczy spojrzeć na mapę, żeby zobaczyć, że Rosjanie mogliby dokonać uderzenia z dwóch stron u podstawy tych sił, które tam się wdarły, wzdłuż granicy, tak powiedzmy upraszczając, żeby odciąć te wszystkie oddziały ukraińskie, zamknąć je w kotle i wziąć do niewoli. Czy ty widzisz takie zagrożenie, że Ukraińcy się po prostu za daleko zapędzą? Piotrze, tutaj wracam do początku naszej rozmowy na temat tej operacji i charakteru tej wojny. No, zgromadzenie sił jest teraz dosyć trudne, bo jest rozpoznawalne. Tutaj się zgadzasz ze mną w tej kwestii. Jeżeli chcesz wykonać takie uderzenia na skrzydła, zaczynasz gromadzić siły. Jeżeli te siły zaczynasz gromadzić, to przeciwnik ma czas, a w zasadzie ten czas jest bardzo skrócony, do tego, żeby może reagować na to, uderzyć zanim ty zgromadzisz siły i zaplanujesz taką operację, żeby móc przekazać tym siłom zadania do wykonania. I to jest właśnie cały clue sztuki i takiego nowatorskiego podejścia do tej wojny, która jest prowadzona, że nie jest kwestią posiadania siły, tylko umiejętność zgromadzenia tego takiego, żeby ten przeciwnik cię nie poraził. I teraz tak, nie jest kwestia zamaskowania, bo maskowanie jest dosyć ciężkie, ale też jest kwestia zrobienia tego, że przeciwnik nie miał sił i środków ogniowych, żeby porażać takie zgrupowanie. Ukraińcy w tym obszarze mają i HIMARS-y, i artylerię, i środki rozpoznawcze, i drony. Jeśli Rosjanie by byli tacy nonszalancy, zaczęli gromadzić tam siły do przeciwuderzenia, to spotkałoby ich grad uderzeń właśnie z tych wszystkich środków ogniowych. I to jest to mi graj, że tak powiem, dla ukraińskiej taktyki, bo oni tak naprawdę chcą związać siły przeciwnika i zadać im jak największe straty. Teren jest tu drugorzędny, teren ma wymiar taktyczny, czyli zająć pozycję po to, żeby jak najlepiej prowadzić operacje zaczepne w stosunku do przeciwnika. Te grupy GDR-u nie mają zamiaru, znaczy te grupy manewrowe, zmechanizowane, nie mają zamiaru zająć teren taki i go kopać i w ogóle, że to jest nasz teren, postawić flagę, tylko znaleźć przeciwnika, wejść w nim w kontakt ogniowy, zadać im maksymalne straty i wrócić w strefę swojej odpowiedzialności. Jeżeli jakaś teren jest zajmowany tylko po to, żeby wyprowadzać z niego głębokie uderzenia i walce manewrowej, walczyć z podchodzącymi jednostkami. To jest jakby moim zdaniem taki taktyczny główny cel i sposób walki, bo lepiej walczyć z przeciwnikiem, który się nie okopie, który jest na ziemi, który manewruje, który jedzie, niż ten, który jest wkopany w ziemi i trzeba go tygodniami, miesiącami wykopywać z tej ziemi, jak to ma miejsce na kierunkach tutaj okupowanych ziem przez Rosję na Ukrainie. Więc tutaj jest jakby te clue. I teraz jakby Rosjanie rzeczywiście chcieli to przeprowadzić, no to musieliby zgromadzić odpowiednie siły, mieć sztab, który to wszystko zaplanuje, skoordynuje. To wszystko jest czas, a reakcja ukraińska by była natychmiastowa i kosztowałoby wiele ofiar po stronie rosyjskiej, więc to nie jest takie łatwe do zrealizowania.
Dobrze, a tylko techniczne pytanie. Zgadzasz się z tą szacunkiem, że to może być 10-15 tysięcy ukraińskich żołnierzy w to zaangażowanych, czy to przesada? Nie powiem ci na to pytanie, ile jest tam zaangażowany. No dobrze, czyli wiesz, ale nie powiesz. Dobrze. Rozumiemy, że sprawa jest, że tak powiem, rozgrywa się na naszych oczach, więc są też kwestie bezpieczeństwa. Jedna taka ciekawostka, duże zamieszanie, wiem, że ty często przeglądasz i Telegram, i te rosyjskie źródła, duże zamieszanie w internecie spowodowało ciężkie ranienie dziennikarza, propagandysty Poddubnego, tak? On się nazywa Poddubny. Widzieliśmy... No z drona dostał, czy atak dronowy. Ale w jego samochód uderzył, tak? Tak, tak. Ale to są właśnie działania GDR-ów, które na swoich plecach mają małe drony uderzeniowe i wykonują tego typu operacje, paraliżując zarówno te kwestie informacyjne, jak i wojskowe, bo ta wojna, sam zwróciłeś uwagę, ma bardzo duży aspekt informacyjny. Informacja też jest bronią, którą należy używać. To albo jej się nie podaje, albo się podaje w odpowiedni sposób, ale takie zwalczanie osób, które propagują rosyjską propagandę, szczególnie na pierwszej linii frontu, no dziennikarze stali się żołnierzami. To już nie są reporterzy, którzy są objęci jakimiś warunkami ochrony, tylko też są elementem wojny informacyjnej i tak samo są narażeni na oddziaływanie ogniowe z jednej i drugiej strony. Trzeba sobie to zdać sprawę i to twoje środowisko musi zdać sobie sprawę, że już przestaliście być elementem obserwacyjnym, a staliście się narzędziem wojennym, który też realizuje kwestie związane z informacją i staliście się celami. A szczególnie celami stali się propagandorzy kremlowscy, którzy tam są po to, żeby relacjonować odpowiedni przekaz, budować tej wojny dla społeczeństwa rosyjskiego, więc stają się celem, więc to jest też element prowadzenia operacji przez stronę ukraińską. Tak, ten Poddubny to gdzieś widziałem, że między innymi tam w Buczy był i twierdził, że to Ukraińcy sami się tam pomordowali. No a teraz dramatyczne sceny, rzeczywiście widać jak on podchodzi bo do samochodu, nie wiem czy widziałeś to zdjęcie, z prośbą o pomoc, ktoś przyjeżdżał, twarz po prostu spalona, cała krwawa maska, ręka, nie pokażemy Państwu tego, zobaczcie na Twitterze, to jest ręka zakrwawiona, no i tam z ciężkimi poparzeniami do Moskwy go wywieźli. Facet ma 700 tysięcy followersów, więc był jednym z takich ważniejszych, czy jest, bo żyje, propagandystów. I sądzę, że to nie był przypadek, że go tam akurat jego trafili. Na tyle samochodów jeżdżących w jedną i w drugą stronę, trafienie tego konkretnego samochodu, więc jest... Nie, ja nie wierzę w takie przypadki. Ja też nie wierzę w takie przypadki, natomiast uważam, że facet był nieostrożny, to znaczy przez to, że cały czas był na Telegramie, wiesz, łączy się, wysyła materiały, łatwo go było namierzyć, chociaż jeszcze większą głupotą popisał się reporter telewizji rosyjskiej, który widziałeś, stał przy wiadukcie bardzo charakterystycznym i mówił, za mną są jednostki, nasze chłopaki jadą na odsiecz. No kurczę, jak może być takim baranem, bo sprowadził zapewne śmierć na tych ludzi, bo Ukraińcy to zobaczyli. No, Ukraińcy dużo widzą. Tutaj ten system rozpoznawczy ukraiński jest dosyć dobrze rozwiązany. Trochę Rosjanie wracają do gry, bo odtwarzają to, co Ukraińcy zdmuchnęli na samym początku. No tutaj ten wojska powietrzno-desantowe w zasadzie swoimi tymi systemami dowodzenia i rozpoznawczymi, w zasadzie taka ciekawostka, wojska powietrzno-desantowe mają jedyny sprawny, tak naprawdę przetestowany BMS, czyli system zarządzania polem walki, taki od plutonu po dowódcę armii, można powiedzieć, w cudzysłowie. To jest Andromeda D i on bardzo dobrze działa. Ci spadochroniarze mają bardzo dużą świadomość operacyjną, co się dzieje wokół i mogą naprowadzać lotnictwo i śmigłowce i to oni w zasadzie tutaj prowadzili te operacje na samym początku. Jeden tylko problem, nie mają ciężkiego sprzętu i w spotkaniach z tymi ciężkimi zgrupowaniami ukraińskimi no, ustępowali im pola mimo swojego wyszkolenia i świadomości operacyjnej, jednak no, tutaj pancerz i siła ognia była po stronie ukraińskiej. No, pierwszym
problemem, który trzeba było rozwiązać po rosyjskiej stronie, było ściągnięcie czegoś cięższego. I to, co widziałeś właśnie na tej relacji, czyli te czołgi i te wozy bojowe, które szły właśnie, to jest to uzupełnianie tych deficytów na polu walki, które tam występowały w pierwszych godzinach, w pierwszych dniach operacji po stronie rosyjskiej. Więc to jest jeden problem. Drugi problem, jeśli już mówimy o problemach rosyjskich i pozwoliliśmy dokończyć ten wątek. Widzowie chętnie posłuchają. Kwestia związana z artylerią. Jest problem ze środkami rażenia ogniowego artyleryjskimi. Do tego stopnia, że tam zostały skierowane brygady, czyli siły ognia, brygad Iskanderów. Iskandery były zamiast atakować głębie, bo to są rakiety raczej o dalekim zasięgu, żeby głębie ukraińskich pozycji atakować, czy strefy walki, to one były wykorzystywane do uderzenia na pierwszą linię frontu, czyli zwalczania tych grup pancerno-zmechanizowanych ukraińskich rajdowych, które tutaj sobie hasały na przedpolu. Iskandery w to uderzały. To też świadczy o tym, że to rozpoznanie rosyjskie głębokie nie funkcjonowało lub nie było środków ogniowych, które mogłyby były rażyć te jednostki na pierwszej linii. Trzeba było wykorzystać bardzo drogie środki, które były przeznaczone do rażeń głębokich, one były w zasadzie wykorzystywane do rażeń tutaj na linii styczności. Więc jedno i drugie może być, albo jedna z tych czynników był decydujący ze względu na to, że wykorzystywano w ten sposób ten środek ogniowy, a nie inny. I kolejnym elementem to jest brak paliwa i brak amunicji, który też występował w tym obszarze, ponieważ Ukraińcy na samym początku mocno uderzyli w składy paliwa, amunicji, wspomniałem ci o składach i bombowiskach na lotniskach, które były bombardowane, więc to też występowało w tych pierwszych godzinach i dobach walki. Nie wiem teraz, jak to zostało uzupełnione. Obserwuję, zobaczę, jak Rosjanie reagują, jak Ukraińcy reagują na pole walki, bo trzeba pamiętać, że mamy taki interwał, duży interwał opóźnienia. Mniej więcej to, co się dzieje, to my gdzieś tam w tej sferze osintowej to przychodzi, a trzeba też wziąć pod uwagę dużo zamieszania i różnych innych innych takich rzeczy, które mogą powodować wskazywanie nieprawdziwych informacji. Więc zobaczymy, jak ta operacja będzie się przeprowadzać. Ja w tej chwili na tą operację już tak nie patrzę głęboko i precyzyjnie, tylko patrzę, co się będzie działo na tych innych obszarach, na tych innych częściach prowadzenia wojny. Czy te operacje rosyjskie na innych kierunkach będą zmniejszone, czy się zastopują, czy Ukraińcy na przykład przejdą tam do kontrataków, jestem bardzo ciekawy, czy też Ukraińcy uderzą w innych kierunkach, właśnie mówiłeś o tej strefie szerokiej, której Rosjanie ogłosili, ponieważ Rosjanie muszą zabezpieczyć tak naprawdę nie tylko ten kierunek, gdzie się włamali, ale przede wszystkim ten, ale też pozostałe, więc tutaj wymaga coś. No dobrze, teraz jeszcze chciałem zapytać cię na koniec o ludność cywilną, bo wiesz, bo to jest też bardzo interesująca sytuacja, to znaczy, uwaga, drodzy państwo, władze lokalne tej części Rosji ogłosiły wielką ewakuację, i już 76 tysięcy ludzi zostało ewakuowanych, to jest bardzo dużo. Są dla nich przygotowane jakieś obozy takie przejściowe, będą dostawali jakieś renty, zapomogi od rządu Federacji Rosyjskiej. Natomiast szybkość ataku ukraińskiego spowodowała, że przez te pierwsze 3-4 dni ci ludzie nie zdążyli stamtąd uciec. W związku z tym sytuacja jest taka, że nie tylko Ukraińcy mają obecnie, okupują ziemię rosyjską, ale również mają tysiące Rosjan pod swoją władzą. I teraz powiedz, co się z tymi ludźmi będzie działo? Czy ty spodziewasz się, że oni mogą stworzyć jakąś partyzantkę na tyłach sił ukraińskich? Co reżim okupacyjny przewiduje wobec tej ludności? No trudno mi powiedzieć, bo nie mam planów operacyjnych, w jaki sposób komórki CIMIC, czyli współpracy cywilno-wojskowej, bo takie komórki są przynajmniej na Modenato w sztabach operacyjnych, które się zajmują takimi kwestiami, jak to Ukraińcy. I tutaj nie chcę się wypowiadać, bo nie mam danych, ani też nie opowiadam, jak Ukraińcy to, w jaki sposób to realizują. Natomiast jeżeli chodzi o stronę rosyjską, to Ministerstwo Spraw
nadzwyczajnych i obrona cywilna, która została uruchomiona, rosyjska, no, przygotowała jakieś tam elementy związane z obozami dla uchodźców. Ale z tych relacji, które do mnie docierają, wskazuje, że ta ewakuacja w zasadzie nie istniała i była dość chaotyczna. Była raczej sama ewakuacja społeczeństwa. No i tych dużej ilości tych uchodźców, o których ty wspominałeś, niektórzy mówią o 75 tysięcy, niektórzy mówią o 100 tysięcach, no pojawiło się w okolicach Kurska, ale też z Kurska samego ludzie częściowo się wycofują, czy uciekają, czy ewakuują. Rosjanie to bardziej lub mniej starają się uporządkować, budować dla najbardziej potrzebujących miejsca schronienia i to w miarę Rosjanom już zaczyna działać. Ministerstwo Spraw Nadzwyczajnych skierowało w kierunku obwodów siły i środki, powstają obozy. Tylko tyle mam do powiedzenia, natomiast co do skutków społecznych, no będą na pewno bardzo duże w przyszłości. Wyszedł dekret dotyczący wypłat odszkodowań dla uchodźców, ale to są bardzo małe sumy w porównaniu do pewnie potrzeb. No to na pewno będzie kosztowna operacja rosyjska. Pamiętajmy, cały czas jeszcze trwają walki, nie wiem gdzie się one zakończą, tak? Czy gdzie ty Ukraińcy zamierzają powiedzieć dosyć i zaprosić Rosjan do tego, próbujcie nas teraz stąd wygonić, to będzie was trochę kosztowało. Tak, ale po prostu jest to fascynujące bez wątpienia. Cała ta historia jest fascynująca, ale zwróćcie Państwo uwagę i zwróć uwagę Macieju, że do tej pory to Rosjanie mieli ból głowy, co robić z ludnością terenów okupowanych, no a teraz Ukraińcy muszą to jakieś zarządzać tymi ludźmi, wiesz, jakieś władze lokalne tam muszą być, gubernatorzy, no w ogóle cały kalimatias problemów. Natomiast na koniec mam dla Państwa przygotowałem pewną niespodziankę w oparciu o jeden z wpisów naszego dzisiejszego gościa, no bo wiesz, to, że tam są drony, to mnie nie dziwi, że są czołgi, że jest wojsko, okej, ale drodzy Państwo, że Ukraińcy wprowadzili, uwaga, robotopsy bojowe, z czego dowiedziałem się z twojego retweetu, no to jest gruba sprawa. Powiedz mi, co to w ogóle za nowy sprzęt użyty w tej operacji? Wiesz co, no tyle mogę powiedzieć, bo ten akurat filmik to niekoniecznie z tego regionu pochodzi, bo to jest raczej ilustracja do pewnej informacji, którą uzyskałem od mojego przyjaciela, który gdzieś tam jest w okolicach, że tak powiem. I tak Ukraińcy tam stosują bardzo nowoczesne środki rozpoznania, szczególnie te grupy szturmowe, te robopsy, które podchodzą do okopów i rozpoznają drogę, miny, gdzie przeciwnik się zajmuje, a wręcz nawet z głośnikami w cudzysłowie szczekają, informując, że poddaj się, bo tutaj jesteś otoczony przez nas i przez roboty, które wysadzą się razem z tobą i zawalą ten budynek. Więc tutaj innowacja ukraińska pod tym względem jest przeogromna. Może kiedyś o tym napiszę jakąś książkę, bo szczególnie patrząc na te ukraińskie pomysły prowadzenia wojny, bo Piotrze, my musimy się uczyć, bo na krwi naszych sąsiadów, że tak powiem, którzy zostali napadnięci, możemy też zbudować swoją odporność na ewentualną agresję ze strony agresywnego państwa, które sobie stwierdziło, że będzie politykę międzynarodową i politykę wobec swoich najbliższych sąsiadów prowadzić sposobami militarnymi, więc tu musimy uczyć się i obserwować to, co się dzieje na froncie i wyciągać z tego wnioski. Tym bardziej, że niedługo mamy święto Wojska Polskiego, będziemy mogli zobaczyć, jak nasza armia się przygotowuje po to, żeby nas bronić i jest naszym gwarantem naszego bezpieczeństwa i rozwoju cywilizacyjnego. Oczywiście, oczywiście. Doświadczenia tej wojny muszą zostać przerobione, szczególnie jeżeli chodzi o drony, nowoczesne sposoby walki, no ale ta operacja też jest do przerobienia przez nasze wojsko i do przeanalizowania, bo przecież odpukać
Mam nadzieję, że nigdy nie będzie wojny między Polską a Rosją, drodzy Państwo. Powtarzam to w kółko, wojna to katastrofa, ale gdyby takie nieszczęście się zdarzyło, no to my też pewnie będziemy okupować kawałek Rosji, to jest oczywiste i jasne. Wiadomo, o który kawałek chodzi, więc też te doświadczenia trzeba przeanalizować. Natomiast ja chciałem tylko do tych psach dodać, że te psy to już są te robotopsy wyposażone nawet w karabiny maszynowe, ale minusem jest to, że bateria starcza tylko na 2 godziny. Wyczytałem to tutaj, wiesz. No, ale wiesz, to jest wariacja. 5 godziny takiego rozpoznania to jest 2 godziny tyle informacji, które może uratować cały pododdział a wręcz może doprowadzić do sytuacji, że tamten przeciwnik się podda, które też miało miejsce, bo widziałem drony, które, znaczy widziałem, pokazywano taki filmik mi, jak dron z głośnikiem mówił, poddajcie się, później Rosjanin się poddawał, wychodził. I co, i nie trzeba było szturmować, nie trzeba było ginąć. Po jednej i po drugiej stronie każdy jest zadowolony. Tak jest, tak jest. Ja chcę ci tylko powiedzieć, że to jest ta mieszanina starego z nowym. Z jednej strony masz autonomiczne systemy robotopsów, ale z drugiej strony stare, dobre sposoby. Ukraińcy zrzucili nad rosyjskimi pozycjami gdzieś pod Kurskiem ulotki, gdzie jest pani o bardzo interesujących kształtach, goła jak Ewa, z napisem poddajcie się... Czekają na was te dziewczyny, więc wiesz, takie schwyty znane doskonale z obu wojen światowych, a już ostatnie pytanie, które mam do ciebie, no to oczywiście muszę ten sposób zakończyć. Z generałem Drewniakiem 2 dni temu omówiliśmy pierwszą fazę operacji, teraz z pułkownikiem Korowajem 2 fazę operacji, a pytanie mam do ciebie, jak będzie wyglądała 3 faza operacji, jaki scenariusz wydaje ci najbardziej prawdopodobny, czego możemy się spodziewać w rozpoczynającym się jutro tygodniu. Jak to się wszystko potoczy? Sami Rosjanie oczekują innego uderzenia jeszcze na innym kierunku, czyli tak mówię o uderzeniu kaskadowym. Czy to jest prowokacja ukraińska, czy rzeczywiście coś zrobił, to jest pytanie. Zobaczymy. Na pewno dalej Ukraińcy będą prowadzić te walki manewrowe, póki front się nie ustabilizuje i będą starali się tymi walkami w tej strefie jak najwięcej zadać strat Rosjanom, bo Rosjanie się w zasadzie nie ściągają tam po całych zgrupowań wojsk, tylko pojedyncze bataliony, pojedyncze jednostki, w zasadzie to, co mają gotowe, to wrzucają tam. To też będzie utrudniało koordynację działań rosyjskich, będzie można je rozbijać po kolei, po swojemu, jak to Ukraińcy mówią, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, mi się wydaje, że Ukraińcy nie pójdą dalej niż to, co będą się czuli bezpiecznie, pamiętajmy, muszą być też pod osłoną własnych środków obrony przeciwlotniczej, walki radioelektronicznej i też mieć cały czas tą przewagę informacyjną nad przeciwnikiem i być w określonej odległości od własnych elementów logistycznych, które świetnie działają. Natomiast Rosjanie muszą tam budować wszystko od zera, tak? I robić to pod ogniem ukraińskim. Jeżeli to dalej będzie tak było tworzone, to Rosjanie będą musieli coraz więcej tam rzucać elementów, bo będą cały czas one utylizowane w takich starciach. I mi się wydaje, że tego typu operacje będziemy widzieli przez najbliższe dni. Nie zdobywanie terenu, nie liczymy tutaj w kilometrach. Jeżeli będą, to tylko po to, żeby Ukraińcy mogli sobie z lepszego miejsca startować, być w lepszych blokach startowych do tego typu operacji, a cały czas starać się złapać tych Rosjan właśnie na takim wykroku i ich tutaj rozstrzeliwać po kolei. Mam nadzieję, że im to się uda. Takim czynnikiem, jak mówiłem ci wcześniej, jest zobaczymy, co się będzie działo na innych kierunkach frontu. Czy Rosjanie będą na tyle słabi, że zaprzestają operacji, czy może Ukraińcy przejdą właśnie do takich uderzeń, co mówiłeś, odcinających te występy, które Rosjanie poczynili w tamtych obszarach, bo może mają te rezerwy, które na to starczą. Nie chcę spekulować, czyli jednoznacznie stwierdzić, że tak to Ukraińcy zrobią. Jest tu scenariuszy więcej niż nam się wydaje, a wszystko to muszą brać pod uwagę Rosjanie i to jest ich ból głowy i tego się powinniśmy trzymać. Moim i Państwa gościem był pułkownik Maciej Korowaj, były oficer służby wywiadu wojskowego. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A drodzy Państwo, bitwa pod Kurskiem trwa i będziemy na bieżąco Państwa informować o postępach operacji. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję i życzę miłego niedzielnego wieczoru.
Bardzo Państwu dziękuję za obejrzenie tego odcinka Historii Realnej. Dzięki, że jesteście z nami. Dzięki za wszystkie kciuki, suby. To jest jedno kliknięcie, a wielka pomoc z przebijaniem się na YouTubie z naszymi treściami. Zachęcam do dołączenia do grona patronów na Patronite lub YouTubie. Wsparcie, które utrzymujemy od widzów, pozwala nam skupić się na pracy, którą dla Was wykonujemy 4 razy w tygodniu i po prostu jesteśmy niezależni dzięki naszym widzom. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, w której kupicie nową książkę Przemka Wójtowicza, zanim naciśniesz spust z autografem autora. Partnerem strategicznym kanału Historia Realna jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas, a czas, jak wiadomo, jest najcenniejszą rzeczą, może oprócz zdrowia. Wszystkie szczegóły o rabacie dla widzów Historii Realnej w opisie pod tym filmem. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Wam i Waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. I oczywiście kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K jak KFD, literki mają swoje znaczenie. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.